Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj przychodzę z kolejnym odcinkiem gry rozgrywki Bukopoli, w której to na planszy, którą wykonałam samodzielnie, gramy w to i losujemy książki, a raczej może takie podpowiedzi, jaką książkę wybrać do czytania w kolejnym miesiącu. Na celu ma ta gra wyczytywanie propozycji, które mam na swoich regałach i zmniejszanie tych stosów hańby, które u mnie są naprawdę rozległe. I myślę, że jest niewiele osób, które mają aż tyle nieprzeczytanych książek, które gdzieś tam czekają na swoją kolej, dlatego staram się to pomniejszać właśnie. Zanim przejdę do gry, zanim przejdziemy do gry, to najpierw książki, które czytałam właśnie z Bukopolu w zeszłym miesiącu, bo ich 5. Po pierwsze, Noc w Lizbonie. Oczywiście szerzej będę opowiadać o tych książkach już w podsumowaniu miesiąca. Teraz tylko pokazuję, sygnalizuję. Książkę tę skończyłam dosłownie przed chwilą. Bardzo mi się podobała, chociaż nie trafia do ulubieńców. Przypomina mi Łuk Triumfalny. Bardzo dobra propozycja. Opowiem oczywiście więcej na koniec już miesiąca w podsumowaniu. Jako książkę z okładką przyciągającą oko w kategorii okładkowe sroki wybrałam książkę Fourth Wing, czwarte skrzydło. Czyli książkę też, którą dałam do Puszystego Klubu Książki. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam Was do karty społeczności. Tam ogłaszałam o tym klubie naszym książkowym, w którym w każdym miesiącu dwie książki są wybierane i je wspólnie czytamy. Jest na Instagramie taki czat, w którym można wymieniać się właśnie opiniami. I dajcie znać, szczególnie osoby, które nie mają Instagrama, czy chcecie na przykład oddzielny film na temat tych dwóch książek, które były w poprzednim miesiącu, żebyśmy mogli sobie tutaj omówić, jeśli właśnie nie korzystacie z Instagrama, czy w ten sposób byście może woleli, to jak najbardziej taki film może się pojawić. Nic nie powiedziałam o tej książce, ale zostawmy to, może spuśćmy kurtynę milczenia na razie na ten tytuł. Dalej, Telefon do przyjaciela, Heartstopper Comics, który wybrała mi Żaneta spośród książek, które miałam na półce, żeby już było łatwiej i dla niej, i dla mnie. No i Heartstopper, dobra rozrywka, ale zbyt wiele nie zostawia to w głowie. Także to jest typowo rozrywkowa propozycja. Kolor niebieski na okładce, Kazuo Ishiguro, Nie opuszczaj mnie. Książka, z którą miałam takie mieszane relacje, mieszane uczucia, we mnie wzbudziła, ponieważ jeśli chodzi o samą filozofię, myśl, która za tym wszystkim stoi, to naprawdę jest to mocna myśl, chociaż ja niestety znałam spoiler do tej książki, taki dość znaczny. Główną myśl tej książki znałam, niestety. Także no nie polecam, ale jeśli chodzi o na przykład styl i to, jak mi się czytało tę książkę, jak mi się szło przez to, było ciężko. Także zostawiam na razie tę propozycję. No i Cmentarz Osobliwości, ostatnia książka, to coś, co mam w swoim TBR-ze na ten rok. Miałam, bo już odhaczyłam. Fantazy młodzieżowe, bardzo duży plus za nie tworzenie na siłę wątków romantycznych w tej książce. To była po prostu dobra rozrywka, którą przesłuchałam sobie w audiobooku i była to miła odskocznia od na przykład Czwartego Skrzydła, gdzie duży nacisk był kładziony właśnie na romans, a tutaj to było takie na luzie. Fajne pomysły, no może nie zawsze to było tak aż angażujące, jakbym chciała, ale jeszcze o tym znowu opowiem, zbiorę te myśli jeszcze we wrap-upie. A teraz przechodzimy już do losowania książek na luty. Plansza już jest na stole. Jedziemy z tym tematem. Czas na pierwszy rzut. Ostatnio skończyłam na polu fantasy sci-fi i od razu z grubej rury, czyli dublet 12 pól i trafiam na pole mood read, czyli czytam coś w zgodzie ze swoim nastrojem. Jeśli chodzi o mood read, to ja tak naprawdę teraz nie mam absolutnie pomysłu, co bym chciała tak czytać sama z siebie, dla własnej przyjemności. Natomiast mam kilka pomysłów, które gdzieś tam mi po prostu pasują do realizacji jakichś moich celów. Wiem, to nie jest dość, nie jest to do końca normalne, bo po prostu zwykle się bierze książkę i się ją czyta. Natomiast postanowiłam dać do tej kategorii Pomoc domową Sekret, czyli drugi tom książki, którą czytałam w styczniu, też będę opowiadać w wrap-upie. I bardzo mi się ten thriller podobał, więc z chęcią sięgam po drugi tom. A mam to szczęście, że dostałam tę książkę do recenzji, co prawda na Instagramie, właśnie od wydawnictwa Czwarta Strona Kryminału, mam to tam recenzować na Instagramie, no ale oczywiście tutaj Wam też będę opowiadać, więc potraktujmy to jako mój mood read, ponieważ no i tak bym tę książkę czytała i tak na nią czekałam, bo pierwszy tom bardzo mnie wciągnął, bardzo jakby, nie wiem, jakoś tak mnie zaangażował, z grubej rury zaczęłam ten rok, bo to była chyba pierwsza książka, którą czytałam w tym roku, także traktujmy to jako mood read. Ja z chęcią właśnie zrobię odskocznię od jakichś tam azjatyckich propozycji na luty, jak wiadomo, azjatycki miesiąc na kanale Subiektywnie, no i odskocznia od jakichś tam innych moich pomysłów na czytanie książek do filmów, więc pomoc domowa przyjemna z pożytecznym.
dodatkowy rzut i mamy tutaj 5 oczek i trafiamy na pole telefon do obserwatorów. Ponieważ był dublet, to musiałam się ruszyć po raz kolejny i trafiłam na telefon do obserwatorów, więc ja sobie pozwolę dograć ten fragment tutaj później i wstawię Wam za chwilę na Instagram pytanie, którą książkę gdzieś tam z mojego regału mam teraz przeczytać. Może wybiorę po prostu 4 na przykład albo 5 książek z regału tego azjatyckiego i Wy zagłosujecie na książkę, którą mam czytać i w momencie, kiedy będę montować ten film, to sprawdzę, jakie są wyniki na tamten moment i tamta książka wygra. Dzień dobry, to ja z kolejnego dnia i tak jak mówiłam wczoraj właśnie na Instagramie dałam Wam ankietę i wybrałam 4 książki azjatyckie z moich półek, których jeszcze właśnie nie czytałam, żebyście mi którąś tutaj wybrali i to są właśnie te 4 książki, które tutaj widzicie na tej półce. No i mamy tutaj Fiołki, Podziemie Pamięci Yoko Ogawy, Cuda za rogiem i Piekarnię Czarodzieja. I o dziwo, wygrała Piekarnia Czarodzieja, więc w lutym będę czytać właśnie tę książkę. Chociaż oczywiście akurat chciałabym przeczytać wszystkie te 4 w tym miesiącu, tylko nie wiem, czy to się już uda, bo na mojej liście już mam chyba ze 14 książek i to już jest trochę dużo, muszę przyznać. Wiadomo, kilka będzie w audiobooku, ale jednak nie chcę się jakoś tam mocno przytłaczać. W każdym razie Piekarnia Czarodzieja idzie na pierwszy ogień i jest to priorytet w moim wyzwaniu Bookopoli. Także dzięki wszystkim, którzy oddali głos na tę książkę, no i na inne też oczywiście. Kolejny rzut i kolejny dublet, 4. Ruszamy do przodu i trafiam na pole półka biblioteczna, czyli ciągnę kartę, niedźwiedź i słowik. Kolejny rzut kostką zaprowadził mnie na pole półka biblioteczna i wylosowała się książka Niedźwiedź i słowik, Katrin Arden, czyli książka z motywami słowiańskimi, wschodnimi, bardziej rosyjskimi. Podobno bardzo dobra propozycja, bardzo wciągająca i no, jest to seria, ogólnie ta seria, trylogia Zimowej Nocy, po którą chciałam od dawna sięgnąć. Mam 2 tomy na swoich półkach, więc w sumie niech to będzie taki kopniaczek, żebym jak najszybciej się za to zebrała i trzymajcie kciuki, żeby mi się to wszystko udało w tym miesiącu właśnie wypełnić. Znowu wylosował się dublet, a więc jeszcze jeden rzut, 3 do przodu i horror. Kolejna książka, którą mam przeczytać, musi pochodzić z kategorii horror i tutaj trochę miałam problem, bo ogólnie mam kilka horrorów, których nie czytałam na swoich półkach. Ale nie mam absolutnie na nie ochoty teraz, więc wzięłam najkrótszy. Jest to Psychoza Roberta Blocha. Też jest to taka, jakby wydaje mi się, klasyczna propozycja. Absolutnie nie mam pojęcia, o czym ona jest. Poza tym, że chyba film Hitchcocka powstał na podstawie tej książki. Tak, także niech zapoznam się z tym klasykiem. Miejmy nadzieję, że będzie on straszny i będzie on dobrze napisany. 220 stron. Myślę, że jest to do zrobienia i kolejna książka do przeczytania z mojego fizycznego tego TBR-u, który zalega gdzieś na moich półkach. Kości zostały rzucone po raz kolejny, 4 i trafiam na pole start. Nie wiem, co zrobić z tym faktem. Kolejny rzut kostką zaprowadził mnie na pole start, także w sumie to się chyba nic nie dzieje, mogę sobie książkę kupić, ale no ja już kupiłam kilka w tym miesiącu, staram się to ograniczać, także może też zostawmy to, tak jak było. A w ogóle to jeszcze przypominam, że z zeszłego miesiąca została mi kartka, żeby wymienić sobie jedną książkę z TBR-u i mogę ją cały czas wykorzystać. Chociaż, no nie wiem, może tą Psychozę wymienię, ale może zostawię to na kolejny miesiąc. W zasadzie 3 rundy za nami, teraz 4, 11 oczek i pole TikTok. Kolejna książka, którą wylosowałam, ma pochodzić z TikToka, ma być to hit TikToka i ja tutaj postanowiłam znowu połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli książkę, którą i tak w tym momencie czytam, czyli Check and Mate, Ali Hazelwood. Czytam ją do filmu, który pojawi się, jak tylko tą książkę przeczytam, czyli o wygranych z plebiscytu Goodreads Choice Awards. Wszystkie przetłumaczone na język polski książki starałam się przeczytać. Ta jest po angielsku, dlatego idzie mi trochę powoli, ale się cieszę, bo no przełamuję przynajmniej trochę tą swoją barierę językową, no bo umiem przeczytać książkę po angielsku, tylko nie zrobiłam tego od lat i chciałabym właśnie to zmienić w tym roku. Także taka prosta propozycja, językowo przynajmniej prosta. No i ogólnie fabularnie też prosta, nie wiem dlaczego tak to tutaj nadmieniłam, że językowo. Taka prosta propozycja myślę, że jest idealna, żeby trochę sobie ten język jakoś tam przypominać, jakoś tam sobie ułatwić to swoje własne wyzwanie. Check and Mate to jest romans young adult ogólnie,
w świecie szachów. I będę opowiadać na pewno więcej, bo już mam dużo przemyśleń na temat tej książki. Jestem na 120 stronie, 1/3 za mną, ale tutaj, ponieważ się lubimy, to uznajemy, że ta książka pasuje do tej kategorii i będę ją doczytywać w lutym, mimo że zaczęłam ją jeszcze w styczniu. Ostatni rzut, czy będzie szczęśliwy, 11 oczek i trafiam na pole szansa, czyli ciągnę kolejną kartę. I co na tej karcie? Pierwsza książka, która wyświetli mi się na Goodreadsie, to moja następna lektura. No i ostatnia propozycja będzie ode mnie wymagała, żebym weszła na Goodreadsa, ponieważ wylosowałam pole szansa i karteczka, którą wylosowałam, każe mi przeczytać pierwszą książkę, która pojawi się na Twoim Goodreadsie. I to jest też trochę w sumie głupie, bo jeśli będzie to książka, której nie mam, to w sumie musiałabym ją zdobyć, więc trzymajmy kciuki, żeby to była propozycja, którą mam i tutaj zaraz z Wami od razu wchodzę na Goodreadsa na komputerze i abrakadabra, trzymamy kciuki. Okej, pierwsza książka, którą tu widzę, to 4000 tygodni, na szczęście już to czytałam. Okej, kolejna książka, która mi się tutaj wyświetliła, to Słabsi, autorstwa Sigrid Nunes. To jest książka autorki, której nie znam, nie mam pojęcia, czym będzie ta propozycja, ale... to ma być wspomnienie o Susan Sontag. Pandemiczny Nowy Jork. Niezwykła przyjaźń dwojga zupełnie różnych ludzi oraz papugi, elegia plus komedia. No dobrze, to ja tę książkę zamówię w takim razie. Załóżmy, że w nagrodę, że przeszłam przez start. Mimo, że no właśnie mój limit... Chyba, żeby była ta książka kupiona w poczet lutego, to wtedy mój limit się odnawia kupowania książek. Nieważne. Tak, więc książka Słabsi, Sigrid Nunes, zostanie przeze mnie przeczytana w przyszłym miesiącu, czyli mamy tutaj 5 książek ze słabszymi i 6 książka to będzie ta wylosowana przez Was, wybrana przez Was, także już się biorę do roboty i wstawiam na Instagram to pytanie i tą ankietę i dziękuję wszystkim, którzy w niej wezmą udział. Macie wkład w moje czytelnicze życie. Dziękuję bardzo. I to tyle. Jak na razie oceniam pozytywnie ten eksperyment z Bookopolem, bo no właśnie, trochę się zmusiłam, żeby realizować ten swój TBR, bo już przeczytałam właśnie kilka książek z mojego filmu 24 książki na 2024 rok, więc jest dobrze. I nawet nie mam takiego poczucia, że muszę kupować, bo mam po prostu stos książek, które są do przeczytania realnie w tym miesiącu i wiem, że nie mam czasu przeczytać te książki, które kupię. Wiecie, o co chodzi. Także fajnie to też pomaga właśnie w ograniczeniu kupowania. Jak na razie jest okej. Także z tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!